Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam widzów na studium Pisma Świętego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy studiowali o prawdach związanych z naszym Zbawicielem, Panem Jezusem Chrystusem, o tym, jak On nas oczyszcza z grzechów, w jaki sposób się to dokonuje, ale będziemy to rozpatrywać na przykładzie świątyni, która istniała w starym Izraelu, na przykładzie ofiar i obrzędów świątynnych. Chciałbym przedstawić uczestników studium: Anię, Łukasza i Mieczysława. Serdecznie Wam dziękuję, że przyjęliście zaproszenie. Ja mam na imię Zdzisław i wspólnie razem będziemy studiować właśnie Słowo Boże. Zanim rozpoczniemy nasze studium, proponuję, abyśmy się pomodlili, poprosili Boga o łaskawe wspomożenie w czasie tej godziny najbliższej. Bardzo proszę. Może Ani, proszę do modlitwy. Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, chcę Ci bardzo podziękować za przywilej należenia do Twojej rodziny, za możliwość uczenia się z najcenniejszej księgi tego świata. Ojcze, ale wierzę, abyśmy dobrze zrozumieli to, co masz do przekazania. Potrzebujemy Twojego Ducha Świętego i Twojej obecności. Ojcze, proszę, aby każdy z nas doświadczył tego, co wnosi Twoja obecność. Abyś był z nami obecny i uzdolnił nas do przyjęcia Twoich błogosławieństw. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Dla chrześcijan centralną postacią Pisma Świętego jest Pan Jezus Chrystus. Ale Jan Chrzciciel nazwał Go w zagadkowy sposób barankiem, który gładzi grzechy świata. I tym sposobem chrześcijaństwo zostało połączone ze Starym Testamentem, ze świątynią, z ofiarami. I dzisiaj na przykładzie właśnie tych obrzędów świątynnych chcielibyśmy zgłębić dwa zagadnienia. Jakie grzechy mogą być przebaczone? Bo na pewno to bardzo interesuje wszelkich słuchaczy. To było przedmiotem mojego głębokiego namysłu, na przykład gdy dorastałem. Czy moje grzechy są przebaczone? I kwestia druga. W jaki sposób następuje oczyszczenie człowieka z grzechów? Kiedy ono się dokonuje? Jak się dokonywało w Starym Testamencie, jak to się dokonuje w Nowym Testamencie. I myślę, że ta formuła studiowania tych zagadnień będzie dla nas tutaj bardzo interesująca. Więc takie pierwsze pytanie. Są takie grzechy, które możemy powiedzieć, takie pospolite, zwyczajne grzechy, które Pan Bóg powie, nie, nie przebaczam. Czy na przykład grzech z premedytacją może być przebaczony? Jak sądzisz, Łukaszu? Myślę, że gdyby Pan Bóg miał takie podejście do sprawy grzechu, to raczej nie mielibyśmy szans, chyba nikt z nas, na to, żeby dostać od Boga uwolnienie z tych grzechów i zbawienie. Pan Bóg na samym początku musiał zdawać sobie sprawę z tego, że wszyscy grzesznicy będą popełniać wszelkie grzechy, wszelakie grzechy. No, nie, oczywiście nie wszyscy są mordercami, może powiedzmy sobie tak, przynajmniej w czynach, tak? Ale w myślach to bywa już z tym tak różnie. Wydaje mi się, że to, co jest chyba piękne w tej dobrej nowinie, jaką jest Ewangelia z Biblii, jest to, że Pan Bóg obiecuje, że na grzech, dopóki On jest dostępny jako nasz Zbawiciel, nasz łaskawca, nasz kapłan, na grzech zawsze jest lekarstwo. Czyli, że można pójść do Boga rzeczywiście i przeprosić uczciwie, szczerze, a On odpłaci. I tak samo jak lekcja pokazuje, że w Starym Testamencie nie znano jeszcze całej nauki o tym, co Chrystus miał uczynić, w tym sensie, że jeszcze się nie objawił. No my patrzymy dzisiaj wstecz, mamy ten przywilej. Ale to, co działo się w świątyni, miało uczyć człowieka tego, że czym jest grzech,
Co oznacza? Co musi się stać, żeby ten grzech mógł w ogóle być przebaczony? Ale jeszcze dopełnijmy właśnie to. Możemy sobie wymyślić taką gamę różnych grzechów i powiedzieć tak, Pan Bóg przebacza i te, i te, i te, i te. Wielu słuchaczy, wielu widzów z niecierpliwością oczekuje na nasze tutaj stwierdzenie wynikające z Pisma Świętego. Mieczysławie, co ty sądzisz? No, z jednej strony bym oczywiście przedstawiał Boga jako takiego, który jest gotowy przebaczać i nawet inspiruje nas do jakiegoś kroku w tym kierunku. No ale z drugiej strony nieodzowną rzeczą, uważam, ludzką nieodzowną rzeczą jest odpowiednia reakcja na to. Oczywiście możemy mówić o czasach tamtych i pewnej nieświadomości, powiedzmy, i o czasach współczesnych. Dzisiaj człowiek jest dość mocno wyedukowany. Może ta edukacja przeszkadzać w pojmowaniu grzechu, czy robienia tego, co jest w zasadzie, no nie wiem, niemoralne, niewłaściwe, jak czasami w ocenie kogoś może coś takiego mieć miejsce. To jest rzecz jakby taka względna. No ale mimo wszystko dzisiaj mamy Słowo Boże spisane. Mamy Pismo Święte. Studiując je dzisiaj przecież zachęcamy cały czas do tego, nie tylko my, ale w ogóle cała nacja chrześcijańska zachęca do czytania, studiowania Pisma Świętego. Więc jeśli my to studiujemy, to rzeczywiście musimy mieć taki bardzo wysoki poziom w sobie, świadomości swojej, jaki jest nasz stosunek do tego, jeśli coś niewłaściwego zrobimy i tak dalej, jaka jest nasza postawa. Bo Bóg wiemy, jaki jest, gotowy jest. Tak. Ale jaka jest nasza reakcja teraz do tego? Co zrobić, żeby to przebaczenie nastąpiło? Tak. Ja może tylko dodam tekst, który nie wiem, czy nie planowałeś nic go czytać, ale jeszcze do niego krótko odniosę, bo myślę, że on też rzuca sporo światła. To jest Ewangelia Mateusza, tam 12 rozdział, bardzo znany zresztą tekst, 31 wiersz, gdzie jest napisane, że dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo, nawet bluźnierstwo, będzie ludziom odpuszczone. Ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone. To jest, i potem czytamy dalej, że nawet jakby ktoś rzekł słowo przeciwko synowi człowieczemu, będzie mu odpuszczone, tak? Ale przeciwko duchowi nie. Czyli Pan Bóg mówi, że wszelki grzech może być odpuszczony, jeżeli człowiek rzeczywiście będzie chciał, żeby ten grzech był odpuszczony. Ale to nie oznacza, że można się bawić, przepraszam za to słowo, w ciuciu babki. Tak. Z Panem Bogiem, że sobie nagrzeszę, potem mu oddam, tak? I będziemy sobie wszystko przehandlowywać. To nie na tym przecież polega, bo Duch Święty ma nas przekonać do tego, że grzech jest zły, prawda? Tak. I człowiek się powinien jednak zmieniać. No to prawda, więc spróbujmy tak usystematyzować sobie. Na pewno nikt z ludzi nie zaprotestowałby, gdybym wypowiedział taką tezę. Wszelkie grzechy nieumyślne powinny być przebaczone, Pan Bóg przebacza. Rozumiemy, że nieumyślnie, nieświadome, nawet nieświadome, prawda? Ale są też takie grzechy, które są świadome. I kiedyś tak rozmyślałem nad tym i pomyślałem sobie, ile ja mam grzechów świadomych. A gdyby tylko Pan Bóg tak raz chciał przebaczyć każdy grzech, a drugi to już byłby premedytacją, to bym najwyżej tych grzechów mógł mieć w życiu 10. Więc doszedłem do wniosku, że i grzechy wielokrotnie popełniane takie same i z świadomością pełną też Pan Bóg przebacza. Przebacza? Przebacza. Przebacza. Ale jeżeli ktoś jest taki nikczemny, w Piśmie Świętym, w drugiej Księdze Kroników, w 33 rozdziale mamy na przykład takiego historię Manasesa. To był jeden z najgorszych królów. 12 lat miał, jak rozpoczął, 55 lat królował, ale synów spalił, wróżbiarstwo uprawiał, magię, no, balon stawiał po ołtarze, aszery, w świątyni jakąś tam rzeźbę posiąg wystawy. No wszystko podeptał, cały kult Boży. Przebaczylibyście takim?
Jako człowiek miałbym problem. Tym bardziej, że... Dzieci spalił. Tak, mówimy tu o monarchii, monarchii izraelskiej, prawda? Tam się działy rzeczy naprawdę karygodne. To aż zwykły człowiek mógłby prosić Boga, Panie, zrób coś z tym i to w jednej chwili, bo już się nie da na to patrzeć, prawda? A jednak Manases dostąpił miłosierdzia. I tutaj jako ludzie możemy kłócić się z Bogiem, a jednak pokazana jest nam wielkość Bożego miłosierdzia. To jest niesamowite w tym wszystkim. Grzech i Boże miłosierdzie. Pięknie. Za niedługo porozmawiamy też o Panu Bogu, bo przebaczenie jest piękną ideą. Ale nieraz nie mogę znieść, jak za straszne zbrodnie ktoś dostaje 1,5 roku albo 2 w zawieszeniu. Mhm. I Pan Bóg jak przebacza, też ciągnie na siebie oskarżenia i to jak gdyby podważa reputację jego tronu. Ale o tym za chwilę. Ania, chcesz coś dodać? Proszę. Tak, ja chciałam się podzielić taką myślą, że chyba istota leży w tym, jaki jest mój stosunek do grzechu. Są rzeczy, które on nie tylko 15, ale i 25 raz robię. I też Paweł jest tego dowodem, że on robił coś, czego nie chciał robić. Ale to nie znaczy, że on mówił, a dobra, no już taki jestem. On tego szczerze nienawidził. I właśnie, czy ja kocham grzech, czy ja go nienawidzę? Czy ja próbuję go usprawiedliwić? Czy ja wołam do Boga i mówię, Panie, pomóż mi to zostawić, rzucić i przestać? Chociaż możliwa jest i taka wersja, że można bardzo kochać grzech, a w pewnym momencie powiedzieć, bardziej kochać Jezusa. Kocham, ale wiem, że to, jest, to niszczy moją rodzinę, niszczy moje życie, niszczy mnie samego i przyjść z tym do, problemem do Boga. Na pewno powinniśmy być absolutnie szczerzy z Panem Bogiem. Ale przejdźmy teraz do tej drugiej części przebaczenia, że świetnie być winowajcą, któremu Pan Bóg przebacza. Ale co z tym sędzią, który przebacza? Co z tym, którzy obserwowali, jak Manases dzieci spalił i spytali się, Panie Boże, a co Ty na to? Jak to się ma? W Piśmie Świętym jest taka historia przedstawiona o kobiecie z Tekoa, która doświadczyła no, tragedii życiowej. Czy mógłby ktoś to zrelacjonować i naświetlić właśnie ten punkt zagrożenia reputacji sędziego, gdy jest pobłażliwy? Bo mówimy, że Pan Bóg się pobłażliwie do naszych grzechów odniósł, przebaczył nam. No i co to z Panem Bogiem? W jakiej sytuacji jest postawiony Pan Bóg? O tym porozmawiajmy przez moment. Proszę bardzo, kto chciałby to przedstawić? W drugiej Samuelowej mamy 14 rozdział. Może zrelacjonujmy to, bo to jest taka dłuższa nieco historia. No to jest tak pokrótce, może nie będziemy opowiadać wszystkich szczegółów, ale do króla Dawida przychodzi pewna kobieta, mówi, że jest wdową. Mówi, że doszło do nieszczęścia, bo jej mąż nie żyje, po czym dwóch synów, którzy zostali, pokłócili się o coś na polu. Nie było świadków tych, którzy mogliby powstrzymać jednego, drugiego, jeden go uderzył. No i doszło niestety do śmierci jednego z tych dwóch braci. Po czym no, rodzina jednego z tych, tego zmarłego, zaczęła się według prawa zresztą przecież Starego Testamentu dopominać sprawiedliwości. Tak. A wtedy się mówiło, no, że sprawiedliwość to jest jakby płatność równa. Tak? Krew za krew. Tak jest. No i ona przyszła jakby mówiąc do Dawida, no królu, tylko ty możesz go ułaskawić. Ja wiem, że on jest winny, ale to jest moja ostatnia iskierka. To jest mój ostatni ślad po moim mężu. Jeśli on zginie, to co mi pozostanie? I król, już tak skracając, popatrzył na to no, w taki bardzo przyjazny sposób i był skłonny, żeby jej to przyznać. Ale ciekawe jest to, co ona mówi na końcu. Bo to ma rzeczywiście odniesienie do tej reputacji sędziego. Ona mówi w pewnym momencie w tym pasażu, tak tutaj w 14 rozdziale, że krew albo wina, może wina, także wszystko to spada
na nią, ona to bierze na siebie. To jest o tyle ciekawe, że bycie sędzią, i to też przecież to było bardzo też pięknie, król Jehoszafat też jak instruował, jak mają działać, też bardzo pięknie to tłumaczył. Uważajcie, jak rozsądzacie, bo waszym sędzią znowu jest Pan Bóg, tak, który patrzy na was. Sędzia, który niesprawiedliwie osądza, bo tutaj było takie ryzyko. Bierze na siebie odpowiedzialność. Nawet w pewnym sensie winę. Tak? Pozwólcie, że opowiem taką historię. Słyszałem ją. Być może, że to jest jakaś legenda, ale dobrze ilustruje pewną zasadę. Pan Bóg nasz jest miłosierny i sprawiedliwy. Słyszałem, jak sędzia sądził biednego człowieka, który był bezsprzecznie winien. I do sędziego docierały właśnie takie prośby od tego tego sądzonego, że ja nie mam ani grosza, że nie stać mnie na grzywnę. A sędzia powiedział, trudno, ty jesteś winien i skazuję cię tam na 100 zł, czy 200, 300 grzywny. Aż się ugiął ten biedny człowiek, gdy usłyszał, załóżmy, że to 1000 zł ma zapłacić, czy 2. Ale sędzia podchodzi do kasy i mówi, ale ja płacę. Sędzia jest sprawiedliwy w tym wypadku i jest miłosierny. I nasz Pan Bóg pokazał, że On jest miłosierny i sprawiedliwy. W Piśmie Świętym przewija się idea zastępczej ofiary. Powiedzcie, co to jest zastępcza ofiara? O co tutaj chodzi? Ona jest mocno wyartykułowana w Piśmie Świętym. Pytam się, czy jest sprawiedliwa. No, to zależy od tego, jakie jest nasze spojrzenie na daną sprawę. W tym wypadku, gdy studiujemy Biblię, no to mówimy, tak, rzeczywiście, bo znów mógłbym powiedzieć, sprawiedliwość powinna dosięgnąć Ewę, bo to ona podeszła pod drzewo życia i śmierci. Nie? Ona podeszła pod to drzewo i ona powinna odpowiadać za to. Przecież ona to podjęła decyzję. Potem mógłbym jako człowiek mówić, to ona namówiła swojego męża, żeby zjadł. Prawda? Już nieważne jest, czy on ją kochał, czy nie i dlaczego to zrobił. Ale mógłbym mówić, dobrze, no a to dlaczego ja w takim razie cierpię, skoro te pokolenia tak idą aż do mojej osoby i teraz ja jestem człowiekiem, o skłonnościach do grzechu i popełnią takie czy inne czyny. No i co? Nie wybieraliśmy planety. Nie wybieraliśmy miejsca, tak. Mieliśmy urodzić? Właśnie, więc znowu to byłoby moje takie subiektywne, jakby można powiedzieć, egoistyczne myślenie. Czyli myślenie takie, że tylko chodzi o mnie i nie o kogoś innego. Ale gdy myślę i poddaję się pod myślenie Boże, kategoriami Bożego charakteru, to zaczynam inaczej myśleć, że idea zastępczej ofiary jest jak najbardziej ideą sprawiedliwą. Bo idąc jeszcze dalej do korzeni, musielibyśmy oczywiście osądzić tego, który jest sprawcą grzechu najpierw. Także idea zastępczej ofiary jest sprawiedliwa, właściwa i bardzo mi się ona podoba, bo ona uczy teraz tutaj, uczy reakcji na to z mojej strony. Co dalej ja będę mógł uczynić, korzystając z tej zastępczej ofiary? Prawda? Bo zastępcza ofiara niesie ze sobą też jakąś, nie tylko świadomość grzechu, ale i moc do nie czynienia tego grzechu. To jest bardzo piękne, bo za zastępczą ofiarą kryje się ktoś, kto tą ofiarę ustanowił. Więc powiedzmy tak już, odkrywając karty, że cała ludzkość zgrzeszyła, a zginął Stworzyciel. Stworzyciel, tak. I Pan Bóg, Bóg Ojciec, uznał to za sprawiedliwe. A wyobrażam sobie, że szatan na cały wszechświat wykrzyczał, że to jest niesprawiedliwe. To nie jest normalne, żeby jeden zawinił, a drugi karę poniósł. Ale Pan Bóg powiedział w ten sposób, że ten, kto kocha, może za przyjaciela wyrównać rachunki.
może go odkupić. Z niewoli go wykupić, z niewoli grzechu, ze stracenia może go wykupić. Ale właśnie to jest nadzwyczajne, że w tym wszystkim jest aż trudne do uwierzenia, że ofiarą zastępczą kto został? Sam Bóg. To właśnie tak jak w tym przykładzie, że sędzia wydał wyrok grzywny i sam grzywny zapłacił. Bóg powiedział, zapłata za grzech jest śmierć, ale zapłatę gorzką, straszną wziął na siebie. To nam pokazuje o niezmienności i doskonałości Bożego prawa. Gdyby takie nie było, to Bóg mógłby powiedzieć, okej, robimy korektę, ale to prawo jest święte i niezmienne i trzeba było go wypełnić. Ale bez żadnego kompromisu, ani wobec miłości, ani wobec sprawiedliwości. Nie dało się inaczej, bo będziesz, jak człowiek mógłby sam siebie wykupić, to jest niemożliwe. To jest jakby przestępca, który nie ma pieniędzy na to, żeby zapłacić, nie może się wykupić. To jest po prostu niemożliwe. A więc ten sędzia musi wszystko sam dostarczyć, a potem sam zrobić. To jest jakby całość tego procesu. I dla mnie droga Boża jest wzbudza takie ciepło w sercu. Ja rozumiem, że zostałem ułaskawiony, ale jeżeli ktokolwiek powie, jakim prawem jesteś ułaskawiony, to ja powiem, bo mój Zbawiciel przelał za moje życie krew swoją i sam oddał życie. I Bóg z tej mądrości uznał, że ofiara Stworzyciela, do końca Jego ofiara, jest jeszcze więcej warta, aniżeli wszystkie grzechy całej ludzkości. Ona pokrywa wszystkie rachunki. On jest doskonałym odkupicielem. No właśnie, chyba w epoce niewolnictwa lepiej to rozumiano. Ktoś został niewolnikiem, to miał małą szansę, żeby się wyzwolić z tego stanu. Ktoś go odkupił. Mhm. Nasz Pan Bóg nas odkupił. Jest to piękna idea, piękna myśl. Na tej zasadzie Jezus Chrystus jest barankiem, który gładzi grzech świata. Ale teraz przejdźmy do tych czasów, gdy jeszcze nie wiedziano, że będzie Golgota. Mhm. Nie znano tych faktów. Nie znano Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A w Izraelu istniała tylko świątynia, ofiary, kapłan. No i wyobraźmy sobie taką sytuację. Jaką świadomość też miał grzesznik w owych czasach? Zgrzeszył, więc przepisy świątynne co nakazywały? No, to jest ciekawa rzecz, że gdy mówimy o współczesnym świecie, o świadomości tego świata, a jednocześnie o ignorancji wobec Boga i wobec bliźniego, to sięgając czasami wstecz do czasów starotestamentowych, mimo wszystko ten prosty lud znał pewne bardzo proste zasady, prawda, oddziaływania w swoim życiu. To znaczy, no jeżeli zgrzeszył, prawda, no bo takie rzeczy przecież zawsze się zdarzały i w Izraelu też. No to świadomy będąc, prawda, tego, no musiał przyprowadzić tą zastępczą ofiarę, prawda, do kapłana. Ale jest kwestia tutaj jeszcze taka bardzo istotna, że oprócz tej ofiary, no musiało być przeniesienie tego grzechu, prawda, na tą ofiarę zastępczą, no bo w Starym Testamencie były powiedzmy te baranki, nie, z którym grzesznik przychodził do świątyni. I on widział cały spektakl ponoszenia odpowiedzialności za tą całą winę. Ale o dziwo, widząc to, wiedział, że on w tym momencie jest uwolniony, a ofiara zostaje za jego grzechy. Ofiara, która nic złego nie uczyniła, mam tu na myśli tego baranka, on został zabity. I to musiał być zabity ten baranek rękoma tego grzesznika. I on to musiał przeżyć, prawda? Wszystko, żeby świadomie zauważyć, jaka jest jego odpowiedzialność, jaki jest jego grzech, prawda? On to wszystko widział.
To wszystko było bardzo istotne dla tamtych czasów, no bo mógł zapytać taki ktoś. Tak parafrazuję. A proszę kapłana, prawda? A jeżeli ja zgrzeszę jutro, to co mam zrobić? A kapłan powiedział wtedy, musisz przyprowadzić kolejną ofiarę. Musisz, jeśli zgrzeszysz jutro, jeśli zrobisz coś złego, prawda? Czy przeciwko Bogu, czy przeciwko bliźniemu. I taki człowiek wtedy, jeśli był szczery, zastanawiał się nad tym, no dobrze, to teraz pomyślał sobie, ile ja tych muszę baranków przyprowadzić, żeby załatwić przed Bogiem tą sprawę. Wtedy on myślał świadomie, co z takim grzechem uczynić. A Bóg przecież był, można powiedzieć, widzialny w obłoku czy w słupie ognia. Oni widzieli namacalnie Boga, który ich prowadził. Mogli przecież być w kontakcie z Bogiem, żeby tych grzechów nie popełniać. Chciałbym jednak, pozwólcie, że jeden element jeszcze tutaj podniesiemy. Ofiary składali mężczyźni. Składali za żony swoje, za siostry, za dzieci swoje. I jestem pewien, że mężczyzna, który z całą rodziną miał się pokazać przed obliczem Bożym, ile razy w roku w świątyni? 3 razy, prawda? To on składał ofiary za popełnione grzechy. Ale miał tą świadomość, że za każdy grzech on jest zobowiązany do wyznania, do złożenia tych rąk nad ofiarą, wypowiedzenia tych grzechów, które miał. Następnie zażynał tą ofiarę, a kapłan brał trochę krwi i pomazywał rogi ołtarza całopalenia. A jeżeli nie pomazywano, to kapłan zjadał kawałek ofiary. I tym sposobem w symbolice biblijnej, tej właśnie w tym modelu dydaktycznym, jakim była świątynia, to był model dydaktyczny planu zbawienia. Mówiono o czym? Że grzech przechodzi na ofiarę, ale też przechodzi na świątynię. Powiedzielibyśmy, że grzech obmywał grzech Mesjasz, Zbawiciel, Chrystus, ale też wszelkie zapytania związane z tą grzesznością i z pytaniem o ten grzech, jak to można usprawiedliwić, przenoszono do świątyni, bo będzie jeszcze sąd ostateczny Boga, gdzie te wszystkie sprawy będą rozsądzone i tron Boży okaże się bez zarzutu. Tron miłości, tron sprawiedliwości. Bez zarzutu. To jest piękna nauka. Ale wyobrażam sobie, że takie zażynanie ofiar, wybaczcie, dla mnie to jest bardzo trudne, ale myślę, że dla ówczesnych tak samo. Ale pierwszy raz, a później drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, dziesiąty, dwudziesty. Ale myślę, że tam były też małe dzieci, pytały się, tato, co ty zrobiłeś? Czemu tą ofiarę? Czemu tego baranka zatrzymałeś? I wydaje się, że musiał być ten przekaz pokoleniowy i ten ojciec musiał tłumaczyć tą symbolikę. Ja wierzę, że oczekiwanie na Mesjasza w narodzie izraelskim, chociaż im się to z upływem czasu tak rozwarstwiło, bo tam był i królewski Mesjasz, i kapłański, tak. Ale tam była ta świadomość, że złoży ofiarę za grzech. Proszę bardzo. Wydaje mi się, że bardzo istotne jest to, co też jest napisane w trzeciej księdze Mojżeszowej. Tam to jest 4 rozdział od wiersza 27 do 29. Tam pokrótce, już nie będę wszystkiego czytać, jest napisane 29 wiersz, że jak sobie 8 pierwszy, jak sobie uświadomi swój grzech, to musi coś z tym zrobić, tak? Że popełnił zło, tak, że złoży swoją ofiarę i potem jest podane, jakie zwierzęta złoży tą ofiarę. Czyli uświadomienie grzechu. Zobaczcie, że to jest ten sam mechanizm, który zadziałał w przypadku syna marnotrawnego. Tak? Też musiał sobie uświadomić swój grzech. Nagle to do niego dotarło i wtedy powiedział, no on też pomyślał o swoim życiu, że byłoby mu też łatwiej. Ale czy nie miał poczucia winy wobec swojego ojca?
No, żeś miał, tak? Bo poszedł do niego powiedzieć, że ja nawet nie jestem godzien, żeby być twoim sługą. Położy rękę swoją na głowę ofiary. To nałożenie rąk jest rzeczą niezwykle dla mnie z jednej strony ciekawą, z drugiej strony dramatyczną. Bo tak sobie wyobrażam, że w tamtych czasach te zwierzęta żyły blisko domu. Czasami nawet się trzymało gdzieś tam je w izbie, nawet gdzie ten dom był. Tak się kiedyś działo nawet i u nas w Polsce. I jak się rodziło jakieś małe, no to wiadomo, że gospodarz musiał brać w tym udział. Więc od małego to zwierzę widział, dbał o nie, troszczył się. Trzeba było z tym grzechem uświadomionym, nie było od tego ucieczki. Trzeba było z tym pójść do świątyni, wziąć to niewinne, ufające temu człowiekowi zwierzę. Jak się kładło ręce na nim i się wypowiadało grzech, wyobraźcie sobie, jakie to musiało być strasznie bolesne. Bo człowiek widział, że łączy się z tym zwierzęciem niewinnym tylko po to, żeby mu przekazać wirusa śmierci. I potem własnoręcznie, kiedy te grzechy wypowiedział, inni to słyszeli, to się działo przecież przy świadkach. Musiał to zwierzę zabić. Kapłan brał krew i grzech przechodził na zwierzę. Potem kapłan brał krew i pokazywał, że to przelanie krwi jest początkiem zwycięstwa. Krew, która nigdy nie miała być widzialna, prawda? Przecież miała być zawsze ukryta, bo nie potrzeba tej krwi przelewać. W idealnym świecie, kiedy nie było grzechu, krew była nie trzeba jej było pokazywać. Krew trzeba było przelać. I unosiła się potem z, jak podaje Jeremiasza 17:1, że ten grzech był zapisany i w sercach wyryty, i na rogach ołtarzy. Z tej krwi przelanej, z tego ołtarza ten grzech przenosił się, jak już wspomniałeś, do Boga, przed Jego oblicze, ale też i do świątyni, jakby fizycznie przechodząc z człowieka na zwierzę, ze zwierzęcia na krew, z krwi tej przelanej do świątyni. Ten problem grzechu sięgał aż tronu Bożego. Ale może w tej chwili warto sobie też uzmysłowić, że my spowiadając się przed Bogiem, bo przecież spowiadamy się przed Bogiem, a nie przed ludźmi, gdzieś w skrytości, w komórce, to jest tak, jakbyśmy ręce składali na kim? Na Chrystusie. Na Panu naszym Jezusie Chrystusie. I to w Izajaszu właśnie ten tekst, że On za nas cierpiał, za nas ubiczowany. W psalmach, że język przysachł mu do podniebienia, że na tą tragedię śmierci, od uwięzienia aż do tej ostatniej chwili, gdy po 6-godzinnej agonii ginie nasz Pan. Tyle kosztowało nas, tyle kosztowało Pana Jezusa nasze zbawienie. Więc nie myślę, aby ktokolwiek mógł powiedzieć w ten sposób, a będę sobie grzeszył, a to i tak będzie przebaczone. To prawda, że na koniec proroka Michała wpisano przepiękne słowa. I warto je przeczytać. Ja przeczytam może, bo mam już Księgę Michała, 7 rozdział, 18-19 wiersz. Któryż Bóg podobny Tobie, który oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek, reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. I każdemu z naszych słuchaczy możemy to powiedzieć. Ale co więcej, jak ja bardzo się cieszę, że Pan Bóg mnie grzechy przebacza. Że mi przebaczył grzechy, przebacza jutro, pojutrze, przebaczy mi, ja przyjdę do Niego znowu na kolana. I stąd jaka postawa powinna cechować dzieci Boże? Bo powiedzieliśmy o przebaczeniu Bożym, w ogóle, że to nie tak lekko przyszło. To kosztowało agonię Syna Bożego. Wobec tego, jakie trzy cechy powinny
charakteryzować chrześcijanina. Też w Michaszu, w 6 rozdziale, 8 tekście. No, tu można zacytować i tekst z Michaasza, ale można zacytować też z 1 Piotra 1:22. Może najpierw z Michaasza. Zacytuję. Oznajmiono ci, człowiecze, to jest 6 rozdział, 8 wiersz. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. A co 1 Piotra mówi? 1:22. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Dziękujemy bardzo Bogu, że przebacza nam grzechy nasze, ale powinno to wykształtować w nas taką postawę, abyśmy szanowali sprawiedliwość. Mhm. A ona się objawia w 2 przykazaniach miłości i w dekalogu. Abyśmy się z miłosierdziem, z miłością i z szacunkiem do siebie odnosili i byli w życiu jakimi? Pokornymi. Bo żadne wysiłki, poczynania religijne nas nie zbawiają. Zbawia nas ofiara Jezusa Chrystusa. A wszelka łagodność, dobroć, poprawne postępowanie powinny być efektem tego, że wiemy, że te ręce składamy na naszego Zbawiciela. Chciałbym, aby nasi słuchacze też przyłączyli się do nas, do modlitwy takiej dziękczynnej. Bo chcemy Bogu podziękować, że chociaż grzech jest wielkim problemem dla Niego, ale znalazł dla nas takie rozwiązanie, że możemy być zbawieni. I pamiętaj, wszystkie grzechy mogą być Ci w Jezusie Chrystusie przebaczone. Skońmy czoła do modlitwy, może Mieczysława, bardzo proszę, aby się pomodlił z nami. Łaskawy i dobry Ojcze nasz, jesteśmy Tobie bardzo wdzięczni za świadomość, za znajomość tych rzeczy, które ustanowiłeś. Ustanowiłeś ze swojej miłości do nas, rodzaju ludzkiego. I możemy dzisiaj się zastanawiać, dlaczego tak wielka jest Twoja miłość do ludzi grzesznych. Ludzi, którzy dość często świadomie przekraczają wolę Twoją. Ale gdy przyglądamy się Tobie, widzimy, jak niezgłębiona jest Twoja miłość do każdego człowieka. I po to właśnie ona jest, aby człowiek mógł zrozumieć i pojąć, kim być powinien i do kogo należy, od kogo pochodzi. Dzisiaj pragniemy Ci dziękować za to wszystko, że ukazałeś łaskę Twoją i miłość poprzez symbole. W Starym Testamencie poprzez służbę świątynną, a później, Panie, wylałeś całą swą miłość przez Syna swego Jezusa Chrystusa. Daj Boże poznawać to wszystko, żyć dla Twojej chwały, uwielbiać Ciebie i kochać bliźnich naszych. O to Cię gorąco prosimy i dziękujemy, że dajesz siłę i moc do tego. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Serdecznie dziękuję Wam za uczestniczenie w tym studium, a naszych drogich widzów zapraszamy do następnej lekcji w następną sobotę, która będzie realizowana w trakcie nabożeństwa w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dziękuję.